tyle do pokazania tutaj, że będę się starał przynajmniej krótko powiedzieć o różnych modelach. Tutaj menedżerowie nie zawsze mają czas, nigdy nie mają czasu, żeby o wszystkim powiedzieć, więc mamy Bianchi, czy Bianchi, jak niektórzy wolą, Impulso, rama aluminiowa, spora ilość formowania rur, czyli w tej płaszczyźnie mamy rurę cieniutką, ona będzie trochę pomagała się całej ramie poddawać wibracjom, w tej płaszczyźnie jest szersza, a więc sztywna, bardzo fajne połączenie z rurą podsiodłową. Rura podsiodłowa gruba to będzie coś jakieś 31,6. Naprawdę spora średnica. Jeżeli chodzi o rurę dolną, no to ona jest powyginana w różnych kierunkach. Jak widzicie, tutaj zwęża się ku główce, rozszerza się ku mufie supportu. Wygląda ślicznie. Wewnątrz widelca poprowadzony kabelek do przedniego hamulca. Hamulce mamy tutaj tarczowe. Zaciski mamy standardowe, to nie są sztywne osie. Opona 25 i widzimy jeszcze miejsce na więcej, więc bardzo fajnie. Zobaczcie, jak pięknie wygląda ta główka ramy. Pięknie. Popatrzymy do tyłu. Podobnie tutaj mamy dużo miejsca, więc śmiało będzie można założyć jeszcze coś bardziej komfortowego. Moim zdaniem rowerek piękny. Ciekawe, ile będzie kosztował. Tutaj żadnych cen niestety nie podają. Na większości stoi na Eurobike'u, ale Bianchi Impulso bardzo mi się podoba. A to już konstrukcja karbonowa, model Interpida. Konstrukcja carbon monocoque, bardzo ładnie również wyglądająca. Sara ma również z grubą rurą podsiodłową, olbrzymią mufą, która ma pod spodem porty ułatwiające pracę podczas przekładania nowych linek, bo jak widzimy tutaj linki są poprowadzone już wewnątrz. W odróżnieniu od Impulso, gdzie były na zewnątrz i były hamulce tarczowe, tutaj mamy zwykłe hamulce szczękowe, więc jest widelec czysty od otworów. No, rama wygląda bardzo pięknie. Ciekawie wyglądają dolne rurki tylnego trójkąta, które są, no, tak wygląda, jak spłaszczone dla komfortu, ale bardzo szybko stają się bardzo potężne, więc wydaje mi się, że w tym przypadku znowu bardziej postawiono na sztywność tej konstrukcji, niż na to, żeby coś tu się wyginało. Wiadomo, rurki górne teraz i w aluminiowych, i w karbonowych konstrukcjach są bardzo cieniutkie. No, tutaj mamy coś, moim zdaniem, też świetnie wyglądającego. Ciekaw jestem tylko, jak na takie szerokie rurki dolne, jak będzie wyglądała kwestia uderzania piętą przy środkową częścią buta tutaj, ponieważ to wygląda dosyć potężnie. No, widać jednak, że to poszerzenie jest raczej w stronę koła. No ale mimo wszystko tutaj też rurka idzie na zewnątrz. To mogłoby być jakimś większym troszeczkę problemem. Rower piękny. Bianchi Intenso. Mamy tutaj również konstrukcję karbonową, podobnie jak w modelu Interpida. W tym przypadku mamy sztywne osie, które możemy demontować za pomocą klucza. Klucz możemy wozić przy sobie, używamy go do obu kół, co wygląda pięknie. Nie ma tutaj żadnego zacisku, żadnej dźwigienki. Moim zdaniem jest to świetne rozwiązanie. Podobnie, 25 mm opony, ale wyższa główka ramy, czyli będzie tutaj pozycja bardziej wyprostowana, bardziej komfortowa. Co ciekawe, kiedy popatrzymy na ramiona widelca, wygięte są one do zewnątrz, co no, z jednej strony daje nam być może większą sztywność, ale z drugiej strony też da nam możliwość, znaczy widelcowi da możliwość lepszego pochłaniania tkanki. Gdzieś tam jeszcze będzie się ten widelec bardziej poddawał wibracjom. I mamy coś takiego z przodu. Mamy wewnętrznie poprowadzone linki i podobnie mamy tutaj pod spodem port. Bardzo ciekawa rzecz. Zamontujemy tutaj sobie trzeci bidon. Czy to jest na bidon? To chyba nie jest na bidon. Możliwe, że to jest na mały koszyk bidonu. A no to mamy pytanie, do czego są te śrubki? Bo nie sądzę, żeby to było coś związanego z ewentualnym montażem DI2, jeżeli już widać, że rama tu jest przygotowana też do tego. I tutaj widzimy zaślepki, czyli pociągniemy sobie kable od grupy elektrycznej. Jeżeli chodzi o tylny trójkąt, jest on szalony, w ogóle nie przypomina klasycznego włoskiego roweru. Bardzo szeroko wygięte górne rury tylnego trójkąta, dolne również wygięte. Nie wiem, czy tutaj jest rzeczywiście trochę nie za szeroko na buta. Myślę, że użytkownicy dopiero tych rowerów, posiadacze nam o tym powiedzą. W każdym razie ten rower na pewno będzie dawał dużo przyjemności z jazdy po różnego rodzaju nawierzchniach. Bardzo lubię oglądać włoskie rowery na włoskim osprzęcie. Bianchi XR1 na nowej
kampie Potenza 11-rzędowej. Mamy tu rower wyścigowy, rower, który ma jeszcze większe zacięcie aerodynamiczne. Ma sporo zapożyczeń z rowerów do jazdy na czas. Jak widzimy, przeciągnięta tutaj jest powierzchnia, całe połączenie z główką ramy w dół, jakby poniżej miejsca, gdzie zaczynają się już ramiona widelca. Podobnie rura podsiodowa jest też tutaj wydłużona pod kątem aerodynamiki, no i pod kątem aerodynamicznej sztycy, która do tej rury nam wchodzi. Czyli mamy rower, który ma być super szybki, cieniutkie rurki górne tylnego trójkąta, można je tak o ręką nagiąć. Czyli to dla komfortu, natomiast dolne w ogóle nie są zrobione, znaczy w ogóle, no nie ma tutaj tego zwężenia dla komfortu, dla pochłaniania drgań. Mamy zwężenie w płaszczyźnie pionowej, czyli to będzie znowu pod kątem aerodynamiki. No i ten rower, no to jest takie coś pomiędzy, da nam dużo prędkości na pewno na szosie. No i jeżeli nie martwimy się, że nie będzie to przypominało klasycznego wyglądu włoskiego roweru szosowego, to czemu nie? Moim zdaniem bardzo fajna sprawa. A tu jeszcze na dole mamy otwarte całkiem linki. To jest to, co ostatnio mi się podoba coraz bardziej. Rower do jazdy indywidualnej na czas, to jest Bianchi Aquila albo Aquila CV. Popatrzcie, jak aerodynamicznie, jak z Gwiezdnych Wojen wygląda ten sprzęt. Od przodu nie 24, nie 23 mm, ale 25 mm opony. Hamulce ukryte tutaj w konstrukcji przedniego widelca. I jest to coraz częściej stosowany myk w rowerach szosowych, nie tylko do jazdy indywidualnej na czas. Jedyna rzecz, która mi nie pasuje, to wystające tak bardzo zaciski tutaj. Jak widzicie, kierownica jest bardzo opływowa, oczywiście z typowymi klameczkami do hamowania w rowerach do jazdy na czas i manetkami tutaj z przodu. Piękny leżaczek. Oczywiście bardzo wąska rama, przez co będzie trochę cięższa, dużo mniej poddająca się wibracjom, pochłaniająca wibracje. Malusieńki tylny trójkąt, raz, że krótki, dwa, że mały, czyli mniej powodowania turbulencji. 80 tutaj mamy koła fulcruma, bardzo śliczne. Tak to wygląda pod spodem, tutaj mamy też schowane tylne hamulce. Wszystko po to, żeby zaoszczędzać, gdzie się tylko da, pół wata i jechać po prostu szybciej. Aerodynamiczna sztyca i siodełko specjalnie przystosowane do jazdy właśnie aerodynamicznej z wieszakiem. Ten rower czeka na nas, na przykład kiedy uprawiamy triatlon, gdzieś tam wisząc sobie w transition area, nie wiem jak to się nazywa po polsku, tam gdzie się zmienia, przeskakuje z pływania na rower i tak dalej. A tutaj z tyłu mamy bodajże taki adapter do zamontowania dodatkowej butelki na wodę. Super ciekawy model od Bianchi, model Allroad. Allroad, wiemy wszystko na ten temat. Może Wam się kojarzy z modelami samochodów Audi. Mamy tutaj rower, po oponkach już można poznać, 35, w zasadzie wyglądające bardziej nawet na przełajowe opony niż gravelowe, no ale to jest tego typu rower. Mamy nim jeździć po mieście na przełaj i gdzie tylko będziemy chcieli. To jest rama aluminiowa z karbonowym widelcem, nie wiem jaka jest rura sterowa w środku. Linki poprowadzone zewnętrznie. Zaskakująca dla mnie rzecz jest taka, że mamy tutaj hamulce tarczowe i nie mamy sztywnych osi. To jest coś wyjątkowego, dlatego że w modele rowerów takich właśnie allroadowych, czyli przełajowo-gravelowych, teraz prawie wszystkie już mają sztywne osie, tym bardziej rowery szosowe, które mają hamulce tarczowe, też mają sztywne osie. Nie podaję tego jako minus, ale to jest coś różniącego się, więc zwracajcie na to uwagę, kiedy będziecie kupować. Jak na aluminiową mufę, no to jest dosyć szerokie połączenie z tą rurą dolną, która rozszerza się ku mufie. W zasadzie wszystkie rowery już w taki sposób są zrobione. Zwęża się tutaj w tej płaszczyźnie do główki ramy. Tutaj mamy z kolei też bardzo duże połączenie.
a tu zwęża się w drugim kierunku, w innej płaszczyźnie. Mamy też duże spawy, zwłaszcza z dolnymi widełkami tylnego trójkąta. Te dolne są bardzo cienkie, są symetryczne z tego co widzę, no i mamy te wszystkie wygięcia tutaj, które mają nam dać odrobinę więcej komfortu. Sama pozycja na tym rowerze będzie troszeczkę bardziej zrelaksowana. To jest rower do świetnej zabawy. Aha, jeżeli nas interesuje jeszcze możliwość montowania różnych rzeczy, to mamy tutaj już przygotowane śrubki, czyli zamontujemy sobie na przykład z tyłu bagażnik, tutaj sobie zamontujemy też cokolwiek, to może być bodajże i podbłotniki, i pod bagażnik, natomiast nie ma tutaj już też dosyć popularnych w tego typu rowerach dodatkowych śrubek na samym widelcu. Piękny rower. Model aluminiowy, olbrzymia ilość hydroformowania, w ogóle różnego rodzaju chromowania.